Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi. Chrystus, miłuj się nad nami.
skruszone dzieci. Spraw, abyśmy godnie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które dobrze Cię święty Andrzej męczeni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tam zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Powiedzieć, a dlaczego w ogóle Pan Jezus wychodzi, przepraszam, tak powiem, idziemy z Panem Jezusem przez
piszą? Thank you.
brzegach okolic i udziel swojemu Kościołowi dar w jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Chrystusa.
Chrystusa, z Chrystusem i Chrystus w Bóg-sie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i jesteśmy, dlatego wspólnie ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Panem. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie stan pokoju.
sercem świętego Andrzeja Męczennika. Owce, które zginęły, powróciły do jednej owczarni, karmiły się tym zbawiennym pokarmem, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Racz nas skłonić o doczesnych uprawnień i obdarzyć wieczną radę.
Jeszcze dwie minutki, takie organizacyjne sprawy. Jeżeli ktoś nie ma aluby, to przychodzi na galowo, a więc biała koszula, to różna może być podoba, a więc bardzo proszę, żeby...